Daniel Olbrychski sprzedaje swój dom pod Kazimierzem Dolnym. Rzecz to niebywała, gdyż aktor wielokrotnie wspominał. Że nie zamieniłby tego miejsca na żadne inne, wliczając w to Beverly Hills. Daniel Olbrychski zadecydował, że sprzeda swoją ukochaną posesję. Narosła ona artystycznym mitem i to nie tylko ze względu na właściciela. Dom znajduje się na wzniesieniu z widokiem na zamek. W Janowcu, już po drugiej stronie Wisły. Jak donoszą media plotkarskie, Olbrychski określał działkę nad Wisłą. Jako najpiękniejsze miejsce na ziemi. Miał przyznawać wprost, że swojej chałupy w Mięćmierzu. Pod Kazimierzem Dolnym nie zamieni na żadną willę, nawet w Beverly Hills. Ku zdziwieniu fanów i wbrew wcześniejszym deklaracjom. Aktor zadecydował jednak o sprzedaży działki. Dom, który wiele widział. Oficjalnie powodem sprzedaży domu jest to. Że Daniel Olbrychski z żoną bywają częściej w innej posesji. Dom nad Wisłą pozostał dla nich jedynie miejscem pełnym sentymentu. Doszliśmy do wniosku, że czas sprzedać tę naszą chałupę. Drugi dom mamy na Podlasiu i teraz to tam częściej bywamy. Opowiada życiu na gorąco żona Olbrychskiego. Poza domem posesja liczy aż 7000 metrów kwadratowych. Służyła aktorowi i jego gościom ponad 20 lat. Czekamy na chętnych. Niech będą szczęśliwi w tym magicznym miejscu. Najpiękniejszym miejscu świata, jak mawiała między innymi. Agnieszka Osiecka, dodała żona aktora. Daniel Olbrychski kupił dom dla ukochanej. Jak pisze Super Express, dom Olbrychskiego wiele widział. Odbywały się tutaj imprezy z udziałem Kwiatu Polskich Artystów. Do Mięćmierza przybywali goście na Boże Narodzenie, Wielkanoc, czy Sylwestra. Była żona aktora, Zuzanna Łapicka, wspomina. Że szczególnie dobrze bawiono się w lane poniedziałki. Ponoć aktor zdecydował o kupnie domu właśnie dla niej. Kubły szły w ruch. Cała chałupa była zalana, woda stała niemal po kolana. Potem przez dwa dni suszyłam materace.
przyjeżdżała Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora i Magda Umer. Zrobił się tam taki dom pracy twórczej, wspomina była żona aktora. W chałupie Olbrychskiego powstać miała piosenka. Wieża Babel zmusi calu metro Janusza Stokłosy i Janusza Józefowicza. Kawałków, które zasłynęły później w rodzimej sztuce, powstało tu więcej. Do tego dochodzą dziesiątki, jeśli nie setek opowieści i anegdot. Które zrodziły się w tym miejscu. Ten dom widział wiele. W posiadłości Daniela Olbrychskiego odbywały się huczne imprezy z udziałem wielu polskich gwiazd. W Mięćmierzu aktor organizował Boże Narodzenie, Sylwestra i Wielkanoc. Wesoło było szczególnie w lady poniedziałek. Wtedy kubły szły w ruch, cała chałupa była zalana, woda stała niemal po kolana. Potem przez dwa dni suszyłam materace. Przyjeżdżała Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora i Magda Umer. Zrobił się tam taki dom pracy twórczej, wspomina Zuzanna Łapicka-Olbrychska. Była żona pana Daniela, dla której ponoć aktor kupił ten dom. W chałupie Olbrychskiego rzeczywiście powstawały duże dzieła artystyczne. Grzegorz Ciechowski w 1995 roku skomponował tutaj piosenkę. Obejmij mnie, Czeczenio, zdradza Łapicka-Olbrychska i dodaje, że Janusz Stokłosa i Janusz Józefowicz powiedzieli jej, że właśnie w Mięćmierzu powstała słynna piosenka Zmusi calu metro Wieża Babel. Olbrychski w końcu jednak zdecydował się na drastyczny krok. Doszliśmy do wniosku, że czas sprzedać tę naszą chałupę. Drugi dom mamy na Podlasiu i teraz to tam częściej bywamy, tłumaczy. Życiu na gorąco obecna małżonka pana Daniela, Krystyna Dębska.